Witam serdecznie. Dzisiaj zaproszę Was do wspólnego przygotowania złotej rybki pieczonej w piekarniku z plasterkami kartofli. Może zapytacie, o czym ona tutaj mówi, o jakiejś złotej rybce, o rybce z bajki. Byłoby pięknie, gdyby rzeczywiście taka złota rybka spełniająca marzenia istniała. Ale ja mówię o rybce, która bardzo popularna jest we Włoszech, dorata w języku polskim, orata po włosku. Dlaczego tak się nazywa? Dlatego, że pomiędzy oczami ma taki punkcik, prążek w kolorze złotym. Dlatego nazywana jest właśnie złotą rybką. Jest to bardzo popularna ryba we Włoszech. I dzisiaj zaproponuję Wam, aby przygotować ją właśnie w piekarniku z kartoflami. Jeżeli nie macie doraty, możecie wykorzystać pstrąga albo inną rybę podobnej wielkości, okonia, dorsza. A więc zapraszam do wspólnego gotowania. Ja przygotowałam tą rybę dzisiaj na kolację i jadłam ją sama. Ryba ważyła około 550 gram. Zjadłam ją sama z dwoma ziemniakami, dlatego podaję przepis dla jednej dorosłej osoby. Porcja była duża jak dla mnie, więc później zróbcie sobie kalkulację. Rybę kupiłam już pozbawioną wszelkich wnętrzności, więc ona była czysta. Jeżeli będziecie to robić w domu, to radzę używać rękawiczki, bo możecie się skaleczyć. Tak przygotowaną rybę posoloną w środku na zewnątrz odstawiamy na bok i zajmujemy się ziemniakami. Ale możecie też polać jeszcze oliwą rybę, włożyć ją na kilka godzin do lodówki i wtedy ona się zamarynuje. Ziemniaki obieramy i kroimy w bardzo cieniutkie plasterki. Dlaczego kroimy w takie plasterki? Ponieważ ryba gotuje się, smaży się dosyć szybko w piekarniku, natomiast kartofle potrzebują więcej czasu, dlatego jeżeli będą cienkie, to czas pieczenia będzie zgodny z czasem pieczenia również i ryby. Plasterki ziemniaków polewamy olejem, solimy i posypujemy oregano. Mieszamy dokładnie ręką, tak aby sól równomiernie pokryła wszystkie plasterki. Ryba znajduje się na blaszce,
kartofle są rozłożone równomiernie, możemy wsadzić blachę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i będziemy piec przez 40 minut. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, nie ma tutaj nic skomplikowanego, każdy może zrobić tę rybę w piekarniku, możecie ją ewentualnie zastąpić inną rybą, jest bardzo smaczna i zdrowa. Coś niecoś napiszę na dole w opisie o tej właśnie rybie. Chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze i lajki, które mam nadzieję zostawicie po obejrzeniu tego filmiku. Zapraszam Was na następne przepisy.